Dzień dobry, nazywam się Biserka Czejowicz, jestem nauczycielką języka polskiego i zazwyczaj w Rabce mówię o tym, jak uczę języka polskiego, ale nie dzisiaj. Dzisiaj opowiem o swoich pasjach, zainteresowaniach, które myślę pięknie się wyłączą z tym, o czym mówiła pani Barbara Gawryluk, ale także inne osoby dzisiaj goszczące na tej scenie. Będę starała się mówić bardzo krótko, mam 19 slajdów, czyli jeden na minutę. Mam nadzieję, że państwo nie odczują tej mojej nerwowości, tylko raczej zanurzą się w dawnym świecie lektur. Mariusz Szczygieł w swojej ostatniej książce Nie ma zamieścił taki krótki dwustronicowy czy trzystronicowy reportażek, który przedstawia pewną panią w średnim wieku, która jest w bibliotece dziecięcej i stara się wypożyczyć książki, które pamięta ze swoich dziecięcych lat. Tych książek tam nie ma. Mariusz Szczygieł obserwuje tę panią. No, nazywa ją panią w średnim wieku. Twierdzi, że ta chce się ukryć w tych książkach. Twierdzi, że chce wskoczyć do tych książek, a potem z nich wyskoczyć, ale wrócić po prostu przynajmniej na chwilę do tego, jaka była kiedyś. Książki, które były szukane przez tę panią, to książki Ludwiki Woźnickiej, o której zresztą Mariusz Szczygieł też jej siostrze pisze wspaniały reportaż. I to jest właśnie dla mnie taki symbol książek, których już rzeczywiście nie ma. Mariusz Szczygieł używa takich słów, przypomina nam słowa, które bardzo dobrze znamy, a które kojarzą się z biblioteką. To są takie książki jak ubytkowanie, kasacja, selekcja, makulatura. Jeszcze takie okropne słowo, właściwie dwa, organ prowadzący. To oni właśnie decydują o tym, które książki mają zniknąć z bibliotek, a które nie. Jeżeli nie wypożycza się książki przez kilka lat, jest duża szansa na to, że zostanie ona zubytkowana, czyli po prostu umrze, poniesie śmierć. A ja bym bardzo chciała, żeby właśnie ta nasza czarka, pantera czarna uratowana z zoo, uciekła z cyrku. Chciałabym bardzo, żeby ona była taką patronką tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo wydaje mi się, że jednak takich książek nie powinno się ubytkować, chociaż jest to wielu los bardzo ich wielu. Kilka z nich miało szczęście, tylko zastanawiam się, czy to jest szczęście, czy to jest szczęście w nieszczęściu, bo niektóre z tych książek starych stały się lekturami szkolnymi. One uniknęły losu ubytkowania, ale jednocześnie lektury szkolne nie kojarzą nam się najlepiej. Wybrałam tutaj kilka, które moim zdaniem nadal są bardzo ważne dla dzieci, mimo upływu czasu. No oczywiście ktoś może ich nie lubić, ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że są nadal lubiane. Ale co ciekawe, taki sposób na Alcybiadesa, czy ten obcy, to były książki, które gdy stawały się lekturami, były książkami nowymi. One miały raptem 5-10 lat i wtedy trafiały do szkół. Teraz troszeczkę zapominamy o tej tendencji ostatnio, żeby czytać nowe książki w szkole. I o ile ta książka ma te wszystkie cechy, które tutaj wymieniłam, bo to są cechy, których dzieci szukają w książkach. I nie oszukujmy się, my też szukamy tych cech w książkach, które chcemy czytać. To jest dobrze, ale jest też lista lektur, która troszeczkę już inaczej wypada w tej współczesnej konfrontacji. Owszem, ja nie twierdzę, że Katarynka Prusa czy Sezowa Praca to nie są arcydzieła literatury polskiej, ale nie koniecznie dla uczniów ze szkoły podstawowej. Dzieci nie chcą czytać nudnych książek, nie chcą dydaktyzmu, nie chcą trudnego języka. Więc chociaż mamy do czynienia z pięknymi książkami, czasami można się z nimi nie zgadzać. Oto jest Kasia. Dosyć książka moim zdaniem o dosyć patologicznej rodzinie, która jest często tutaj małym dzieciakom przedstawiana jako wzór. Ja nie mogę przeżyć i bardzo często o tym mówię, że w internecie krążą scenariusze lekcji, w których oto namawia się dzieci, żeby tworzyły taki sąd nad Kasią, bo ona jest taka niegrzeczna i trzeba jej wskazać te wszystkie jej wady i ona wtedy ma się poprawić, a to chyba niekoniecznie tędy droga. Omawianie z dziećmi Katarynki Prusa jest ciekawym przeżyciem, ale dosyć długim, bo trzeba wyjaśnić bardzo, bardzo dużo tajemniczych słów, które znajdują się w tej noweli. Król Maciuś I, pamiętamy to jako piękną historię, ale język dzisiaj bardzo trudny do
przyswojenia. No i syzyfowe prace. Wydawałoby się nastolatek, szkoła, prawda, problemy, miłość, ale no jednak to nie jest zupełnie to. Więc co w takim razie łączy te książki z dzieciństwa, które my najlepiej pamiętamy i które kochamy? Wydaje mi się, że te książki, które robiły na nas zawsze największe wrażenie, łączyło to, że one nas potrafiły do czegoś zainspirować. Że my często tęsknimy za tym, co dzięki tym książkom zaczęliśmy robić, czym się zaczęliśmy interesować. Przecież taki nienacki miał w sobie bardzo duży potencjał i ja wiem doskonale, że dzisiaj z różnych przyczyn też się go nie czyta albo się nie zachęca do czytania nienackiego, ale przecież kochaliśmy szyfry, kochaliśmy tajemnicze mapy, chcieliśmy zostać antropologami albo archeologami. Kiedy czytaliśmy Tajemnice Zielonej Pieczęci o Żogowskiej, której tutaj fragment okładki widzimy, no to też zaczynaliśmy z naszymi znajomymi pisać szyfrem i tworzyć tajemne kluby. Dzięki Małgorzacie Musierowicz poznaliśmy Hamleta na przykład, a małe dzieci dzięki serii Marii Kownackiej uczyły się wszystkiego o porach roku, o opiece nad zwierzętami. Razem z nią towarzyszyły kolejnym porom roku. No i oczywiście musiałam tutaj też dać plastusia, bo przecież wszyscy mieliśmy drewniane piórniki, albo chcieliśmy przynajmniej mieć drewniane piórniki, a w nich oczywiście takiego ludka z plasteliny. I teraz zastanawiam się też, ucząc w szkole, jak łączyć to stare z nowym, no bo czasami tak bardzo chcielibyśmy zarazić dzieci naszymi literackimi pasjami i nam to nie wychodzi. My mamy w pamięci nasze przeżycia i to, jak bardzo kochaliśmy te książki i z takim rozczarowaniem widzimy, że no nasze dzieci niekoniecznie chcą iść w tę stronę. Wydaje mi się, że takim elementem łączącym, który może nas połączyć, jest wybranie pewnego gatunku, bo czymś, o czym mogą rozmawiać wszystkie pokolenia, jest po prostu baśń. Ona jest odarta z bardzo wielu dekoracji, baśń jest bardzo uniwersalna i dzisiaj również we współczesnej literaturze dla dzieci bardzo często z takiej klasycznej baśni się korzysta. Tutaj wybrałam jako przykład takiej zabawy z klasyką kilka wersji Czerwonego Kapturka. Może zabawa to za dużo powiedziane z tego względu, że akurat ta bajka jest dosyć drastyczna i te współczesne wersje też bywają dosyć ponure, ale proszę zerknąć. Czerwony Kapturek w Wielkim Mieście, gdzie las jest po prostu ogromną metropolią, w której czają się naprawdę poważne zagrożenia XXI wieku. Baśń Czerwone Wilczątko, gdzie z kolei następuje zamiana ról i wilk wprawdzie nadal pozostaje wilkiem i ma swoje wilcze przyzwyczajenia, ale złą postacią w tej wersji okazuje się zupełnie kto inny, między innymi właśnie mała, wcale nie słodka dziewczynka. Możemy zobaczyć też ciekawą wersję graficzną Kwiety Pacowskiej, gdzie tutaj to bardziej rysunek odgrywa większą rolę niż sam tekst. No i jedna z moich ulubionych wersji, czyli Anny Olech, Czerwony Kapturek, który no, na przykład ostrzega, żeby jednak dzieci, dziewczynki nie były zbyt grzeczne, bo to wcale nie jest w dzisiejszych czasach dobry pomysł i przy okazji, przepraszam za spoiler, ale ta bajka wcale się tak dobrze nie kończy. Podobne zabawy można robić oczywiście z innymi książkami. Dzisiejsza w ogóle popkultura jest cała przesiąknięta baśniowością. I tutaj widzicie Państwo klasyczny obrazek z pierwszego polskiego wydania Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Widzicie mój ukochany obrazek z części pod tytułem Dorota u króla gnomów. Uważam, że to jest najlepsza książka z całego cyklu i nie dam sobie tego odebrać. Ale widzimy też współczesną wersję, kiedy przenosimy się do tej krainy, gdzie żyją czarownice, ale to one stają się bohaterkami tych książek i poznajemy je z innej strony. Echa książek dorosłych można też widzieć w nieco mniej baśniowych
tekstach kultury. Takim przykładem jest książka graficzna Jane, Liz i ja, w której dziewczynka w wieku szkolnym, z niewiadomych przyczyn znienawidzona przez społeczność szkolną, która jest całkowicie zwyczajną dziewczynką, ani najpiękniejszą, ani najbrzydszą, jest uznana za najgorszą. I ratunkiem dla niej jest przenoszenie się na strony książek. Książek takich jak na przykład Dziwne losy Jane Eyre. Uwielbiam te ilustracje z tego względu, że właśnie wydaje mi się, że teraz, szczególnie kiedy uczę siódmej, ósmej klasy, właśnie takie dziewczynki widzę na co dzień. Myślę, że dla nich te książki mogą być bardzo ważne, szczególnie, że one nie dają łatwych recept. One w ogóle nie wiem, czy dają jakiekolwiek recepty tak naprawdę, ale pokazują ich życie takie, jakim jest, i czasami pokazują też, że przenoszenie się w świat książek czasami jest tylko ucieczką, a wcale nie rozwiązuje realnych problemów. Tutaj bardzo ładnie jest pokazane, kiedy widzimy zwyczajne życie naszej bohaterki, jest ono malowane na czarno, a kiedy przenosi się w świat literatury, wszystko staje się piękne i kolorowe, ale no właśnie, ona marzy tylko o tym, żeby się zanurzyć w tę książkę, w której zresztą pojawia się też na przykład nawiązanie do Małego Księcia. I wspomniałam, że książki, które najlepiej pamiętamy i najmilej wspominamy, to były książki, które nas inspirowały. Takimi książkami współczesnymi mogą być dwie na razie wydane w Polsce pozycje Sary Krosan, czyli Kasienka i My dwie, My trzy, My cztery, w których ogromną rolę odgrywa poezja. Kasienka to jest w ogóle utwór napisany bodajże 127 wierszami, pisanymi przez główną bohaterkę, Polkę, która emigruje do Wielkiej Brytanii. My dwie, my trzy, my cztery to taka obyczajowa opowieść o bardzo takiej współczesnej tematyce. To jest też pomost pomiędzy nami, którzy znamy Siesicką, Krieger, niedawno zmarłą Rolleczek, a tymi najnowszymi rzeczami, bo w wersji fabularnej te książki nas nie bardzo zaskoczą. Mogą zaskoczyć nasze dzieci, na przykład, czy naszych uczniów, ale forma jest zupełnie inna i myślę, że na przykład może zainspirować do pisania wierszy, do czytania wierszy. W tych książkach pojawia się bardzo dużo tytułów, a mnie się od razu właśnie przypomina, że no właśnie, ja poznałam Szekspira dzięki Małgorzacie Musierowicz. To tam pojawiał się Hamlet czy Sen nocy letniej. O poezji mazurskiej usłyszałam dzięki Nienackiemu i to u niego po raz pierwszy pojawiła się w mojej świadomości balladyna. Może to jest też sposób na to, żeby w jakiś sposób ugryźć klasykę. Jeżeli Państwo mają coś do zanotowania, a nie znają tego tytułu, to bardzo proszę zapisać koniecznie tytuł książki, która nazywa się Przyślę Panu list i klucz. Ma jeszcze drugą część, Życie nie jest romansem, ale napisała je Maria Pruszkowska wiele, wiele lat temu i to są książki, które bardzo otwierają na nowe książki. Ale wróćmy do baśni. Katarzyna Ryrych twierdzi, że w dzisiejszych czasach nadszedł czas pisania bajek. No i właśnie, to jest to, co ja też uważam i też uważam, że właśnie to jest dla nas ratunek. Ja tutaj wybrałam jako przykład książki Heleny Bechlerowej Dom pod kasztanami. Jak Państwo widzicie, świetnie, 5 minut. Dom pod kasztanami z wspaniałymi ilustracjami. Oczywiście tutaj autora nawet nie muszę przedstawiać. Mamy dwoje małych dzieci, które wyjeżdżają na wieś do cioci i opowiastka jest naprawdę niesłychanie prosta. One się bawią na łące, nad rzeką, bawią się z kotkiem, ale każdy element, który właściwie widzą wokół siebie, jest elementem magicznym. Wszystko zamienia się w czary, i strych dziurawy, i kotek, który się plącze gdzieś wokół. Pojawiają się tak wspaniałe postacie jak Makówkowy Król, Piraci, Deszczowy Panek, Wielka Niedźwiedzica schodzi do nas z nieba, Słoniątko ożywa. Okazuje się, że magią może być każdy dzień. Ale dzieci dorastają i kilka lat później Helena Bechlerowa napisała jakby kontynuację Za złotą bramą.
gdzie dzieci już mają parę lat więcej, mieszkają w Warszawie i muszą niestety wyprowadzić się z domu, który jest tak zrujnowany, że zaraz zostanie zburzony, a na jego miejscu powstanie nowy blok. Nie wyprowadzają się daleko, więc cały czas mają kontakt z tym domem, ale nie mogą w niego się po prostu tak zwyczajnie wyprowadzić. Ten dom jest zaludniony przez tyle postaci, którym należy pomóc, że robią to jak tylko mogą najlepiej. Tutaj widzimy wodnika, który mieszka w fontannie i należy pomóc mu znaleźć jakieś źródło wody. Widzimy krasnoludki, widzimy piękną panią z obrazu, której należy pomóc w ucieczce. Widzimy lwy, które ożywają, smoka, echo. To są jakby takie pożegnanie symboliczne z taką starą, nawet więcej niż przedwojenną Warszawą i takie danie już powietrza na coś nowego, ale jednocześnie jest w tym taki ogromny sentyment dla przyszłości i wprawdzie tam się nie pojawiają żadne ślady, to jest też niesamowite, że w tych książkach nie pojawiają się żadne ślady PRL-u, ale jednocześnie żegnamy się z tym dawnym światem. To są lata 60., więc te książki, moi drodzy Państwo, one są już zubytkowane, nie są bardzo trudno dostępne. Jeżeli je pamiętamy, to myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby te ocalałe egzemplarze zachować. Klasyka brytyjska, o której tylko powiem już dosłownie dwa słowa, proszę zanotować, Wiatr z Księżyca, Erich Linklater, książka o Dorze i Florze, które... To jest bardzo niepedagogiczna książka, tylko niegrzeczne dzieci przeżywają fajne przygody. Można na przykład zamienić się w kangury i jeszcze przy okazji możemy się nauczyć z tej książki, że bardzo wiele otaczających nas zwierząt to tak naprawdę ludzie, którzy z jakichś przyczyn w te zwierzęta się zamienili. Mam tutaj jeszcze jedną książkę, ale tylko powiem Państwu, że ona istnieje. To się nazywa Gwiazdkowa przygoda i napisała ją Jolanta Hartwig-Sosnowska w latach 80. Ja nie znam, może czy ktoś z Państwa zna tę książkę? No właśnie, więc bardzo proszę zapisać Gwiazdkowa przygoda i uratować ocalałe egzemplarze. Na pewno będą Państwo zadowoleni. No i teraz coś bardziej współczesnego. Mamy znowu zaczarowane domy, mamy tajemnicze osiedle, mamy mówiące koty, mamy świat retro, ale to są już nowe książki. Moim zdaniem Katarzyna Ryrych, która jest moją ukochaną pisarką, jest niesamowitym pomostem pomiędzy tym, co stare i nowe. Ja oczywiście chętnie bym zapytała ją, co ona czytała w dzieciństwie, ale pewnie się nigdy nie odważy, chociaż za chwilę jest spotkanie z Katarzyną Ryrych, może ktoś mnie wyręczy, bo bardzo bym chciała wiedzieć, co zdarzyło jej się czytać, bo te wszystkie elementy, o których czytałam i o których mówiłam przed chwilą, one w jej książkach się znajdują. Mamy zamienionych ludzi w zwierzęta. Mamy tutaj ogromną rolę przyrody. Mamy bardzo, bardzo dużo kotów, zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów. I codzienność, taką naszą zwyczajną codzienność, która może zamienić się w magię. Katarzyna Ryrych napisała naprawdę bardzo dużo książek, a nawet nie wszystkie się tutaj znalazły na tej mojej małej prezentacji. Nawet nie udało mi się podzielić ich na odpowiednie gatunki, bo to nie tylko baśń tutaj się pojawia, ale elementem, ja naprawdę już skracam, elementem, który moim zdaniem łączy te wszystkie książki, jest jednak jakiś sentyment. Jest jakaś tęsknota za czymś nieokreślonym, za czymś, co po prostu minęło. Nieważne, czy to są książki dla bardzo małych dzieci, czy dla dorosłych. No i właśnie, teraz spotkanie z Katarzyną Ryrych, mogłabym zadać jej kilka pytań, ale czy ja chcę wiedzieć wszystko? Czy ja chcę wiedzieć, dlaczego na przykład jeden z bohaterów dostał popysku od Lary Flary? Tak, ale jednocześnie chciałabym zostać w takim świecie dziecka, które nie wszystko musi wiedzieć, gdzie zawsze pozostanie jakaś tajemnica. No i życzę Państwu właśnie takich książek. Dziękuję serdecznie.